Jedziemy. Jesteśmy w Muzeum Narodowym Narodowym w Warszawie i tutaj mamy piękne te tutaj mamy sobie króle i króle. O, pieta jest. Piękna pieta. O Jezus. Tu są osoby. I tutaj mamy figurki Matki Boskiej, Maryja z Dzieciątkiem. Maryja z Dzieciątkiem, tu też Maryja z Dzieciątkiem. Różne Matki Boskie z Dzieciątkiem, Jezus. Tutaj mamy ołtarz. To jest poliptyk grudziącki. Grudziącki poliptyk. Tutaj mamy krzyż, różne święta mistrza Cyńskiego, żywowanie. No tutaj mamy Jezusa Paspieta, proszę bardzo. A tu mamy Remonansankue. Tutaj jest Maryjka, Matka Boska. Święta Barbara. To jest Święta Barbara. Święta Jadwiga, legenda Świętej Jadwigi Śląskiej. No, obrazy piękne. No, rzeczywiście, tu jest Muzeum Narodowym. Jeszcze nie byłem. Idziemy dalej. No, proszę bardzo, tutaj w tym muzeum jeszcze nie byłem pierwszy raz w życiu. Mistrz ołtarza Świętej Barbary. Tak to wygląda. Śląsk 1440 Silesia. No, tu znowu mamy te figurki. Wszelakie. No, przepiękne to są malowidła. No, alegoria. Proszę bardzo, tutaj mamy Nikolaus. Obilman. Poliptyk Legnicki. Poliptyk Legnicki. No proszę, ile tego jest tutaj? Piękne, piękne te obrazy. Wielkie ołtarze skrzydłowe. Piękne ołtarze skrzydłowe. Chwilę ze 460. Piękny ołtarz skrzydłowy. No proszę bardzo, jakie piękne ołtarze. No ale one są w Muzeum Narodowym, a nie w kościele. Muzeum Narodowe to jest. Tak to wygląda. A tutaj mamy jakiś różnych skazańców. A jest Pan Jezus też. Idą tutaj z krzyżem. Piękne. Piękne rzeźby. W koronie cierniowej. No coś pięknego tego w kościele się nie zobaczy, co tu w Muzeum Narodowym. Tutaj mamy Chrystusa Frasobliwego. Chrystus Frasobliwy. A to Święta Barbara, Święta Anna i Święta Marta Magdalena. Wszystkie trzy święte nasze. Ukrzyżowanie. No tego w kościele się nie zobaczy, co tutaj jest w Muzeum Narodowym.
Aletoria Chwały Maryi. Tablica modlitewna. No coś pięknego naprawdę. Pan Jezus na krzyżu. Krucyfiks. A tu jest chrzczennica. Woda do chrztu. No, taki. No, trafiłem w piękne otoczenie. Przecudne rzeźby. Wielkopolska, Małopolska. Małopolska, Wielkopolska, aktualnie. Tu jest ładnie. Święty Mikołaj, tak wygląda. Małopolski. Też piękne obrazy. A tutaj mamy poliptyk z Pruszcza Gdańskiego. O, to z moich stron. Przyjechałem z Gdańska właśnie. Gdańsk, Andrze Hansen. Hansa. Aten. Czyli jesteśmy w Gdańsku. To jest triptyk jerozolimski. Zaska Dębowa. Jeruzalem. Triptych. Coś pięknego naprawdę. Nigdy tu nie byłem. Muzeum Narodowym. Jesteśmy już tutaj. Tu gdzie weźmyśmy. Na tej samej sali. Tutaj mają do powietrza nawilżenia. No i pieta, tak, czyli trzyma Matka Boska Jezusa zdjętego z Lubiąża, to jest ta pieta. To góry mają. Arkadia. Technika Warszawska. Galeria Malarstwa Polskiego. Galeria Sztuki. XIX wiek. XIX wiek, Galeria Sztuki. Też piękne obrazy. Po pierwsze. Jest na koniu. To jest
Maksymilian Cyrzymski. Panią nie fotografuję, jestem dziennikarzem. Żadnym wypadku. Ja jestem profesjonalistą. Ale pani ładna dziewczyna. Święto Trąbek. Święto Trąbek. A co tu jest? Aleksander Gierymski. Piaskarze. Aha, piasek wrzucili. Tutaj mamy ładne obrazy. Rybaki. No, jest coś oglądać tutaj. Tu Muzeum Narodowym. 117 pokój. Co to jest to za rzeźba? Tak? Podpisane. Tutaj widać coś się wyłania, jakby z fal. Czyli to jest Wacław Szymański. I co to jest? 98. Wacław Szymański. No taką falę przypomina, gdzieś tam ludzie na fali. O, tutaj mamy nagą kobietę, sobie siadła. No tutaj różne takie obrazy, a to węże chyba na tych piersiach siedzą. Węże. A niektóre się węży nie boją, kiedyś pijawki przystawiali. Były takie czasy. Tutaj różne kobiety. O, to jakaś czarownica chyba. O, tutaj. Zaraz wiem, co to było. O, tutaj jakiś ważna postura. Autoportret Malczewski Jacek. Zbroi. Proszę tutaj, jest to oglądać w Muzeum Narodowym, arkada. Krówka. Była krówka. No tak, to, a tutaj kobieta z koniem. Szał. No, szalone konie. Tina Turner. To była taka szalona konie. No tutaj jest taki pocałunek. Pocałunek matki z dzieckiem. Idziemy dalej. Teraz Was zachęcam, żebyście tylko spojrzeli sobie szybko na te trzy widoki i przechodzimy do ostatniej sali, którą dziękuję. Przepraszam. Co Wam się tutaj zobaczy, jak patrzycie na te trzy obrazki? Takie niedokładne. Mamy wrażenie. Jakby to było No tak wygląda Muzeum Narodowe w Warszawie. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk.